Ciekawostki o sarnach. Sarna to najmniejszy przedstawiciel zwierzyny płowej. Żeruje o zmroku i nocą, w spokojnych miejscach także w ciągu dnia. Samiec i samica są razem w czasie rui, która trwa od lipca do sierpnia. Zapłodniona komórka zaczyna się dzielić dopiero w grudniu. Ciąża trwa 9,5 miesiąca. Sarna zamieszkuje lasy, pola, łąki. Rodzi od jednego do trzech młodych, które w pierwszych tygodniach nie mają zapachu, siedzą ukryte w krzakach lub wysokiej trawie. Koza obserwuje je i podchodzi tylko w czasie karmienia. Sarny szczekają. W 2008 roku w Prato we Włoszech urodził się kozioł z jednym parostkiem jak jednorożec. Była to wada genetyczna. Sarny żyją w stadach rodzinnych, czyli koza i dzieci, i chodzą zawsze tymi samymi ścieżkami i o tych samych porach do wodopoju, na żer. Żerują w tych samych miejscach, tak samo piją. W ciągu życia od miejsca urodzenia odchodzą na 500 metrów. Zaskoczona sarna na chwilę stoi bez ruchu, zanim ucieka. Sarny jedzą rośliny zielne, liście, zimą korę i gałązki i warzywa zostawione przez rolników w kopcach. Nogi sarny to cewki. Futro to suknia, jest czerwono-brązowa, latem zimą żółto-siwa. Sarny mają białą plamę na zadzie, to lustro. Osiągają maksymalnie 140 cm długości, zwykle od 110 do 130, 90 cm wysokości, zwykle 65 do 75. Ważą do 25 kg. Żyją 15 lat. Tropy mają 45 mm, szerokości 35, długości mają 45 mm, a szerokości 35 ma trop sarny. Koza ma na zadzie kępę białego futra i kozły mają kostne poroże, które zrzucają. Dziękuję, życzę miłego dnia.